Znajdujemy się w mieszkaniu pani Mirosławy, kobiety samotnej, udzielającej się przez wiele lat społecznie, pomagającą ludziom w trudnych sytuacjach. Dzisiaj pozostawiona sama sobie, próbuje jakoś w normalny sposób żyć. Jest kobietą schorowaną, samotną i tutaj miasto nasze, miasto Słupsk, nie wyciąga do tej pani ręki, absolutnie nie interesuje się tym, co ją tutaj spotkało, czym ona dzisiaj żyje. I film będzie nakręcony po to, żeby zainteresować może władze, nie może, tylko na pewno władze, na pewno Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, prezydentów i media słupskie, żeby się zajęły tą sprawą dogłębnie i żeby w jakiś sposób ulżyć tej pani, bo nie można zostawić żadnego człowieka samotnie, samego, zdanego na samego siebie. Ojej. Proszę państwa, zainteresować ludzi kompetentnych, żeby ewentualnie, nie ewentualnie, a na pewno i to bardzo mocno wspomóc sobie panią Mirosławę. Ja teraz kilka pytań zadam na temat tego, co ją w życiu spotkało i może postaramy się zrobić to w dwóch, trzech odcinkach, żeby po prostu tej dziewczyny nie zamęczyć i żeby państwo mogli mieć obraz tego, co się dzieje w mieście, na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy Słupska od prezydenta, który bardzo chętnie udziela się w środowiskach ludzi bogatych, majętnych, celebrytów i sam jest tym celebrytą, no ale może pokażemy to podszewkę pana prezydenta, do której pan prezydent niechętnie zagląda lub wcale nie zagląda, zostawiając ludzi samych sobie. Witam pani Mirosławo. Przyjechałem do pani, żeby przeprowadzić ten krótki wywiad, może w odcinkach, aby pani opowiedziała swój problem, swój los, który panią spotkał. Tak pokrótce, żeby może pani, od czego to się zaczęło, kiedy pani zaczęła pracować społecznie, pomagała pani ludziom, dzisiaj pani została, z tego co zrozumiałem, pani sama ze swoimi problemami. Proszę nam powiedzieć krótko, co się wydarzyło. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa. 10 lat pomagali mi ludzie. W 14 roku życia stanęłam na nogi, uczyłam się. W wieku 18 lat byłam kierownikiem zakładu produkcyjnego. Wychowałam dwa pokolenia. Miałam zakład zmilitaryzowany i po prostu widziałam, że trzeba pomagać ludziom. Zaczęłam od swojej załogi dwuzmianowej i to się rozszerzyło na cały Słupsk. Mieszkaliśmy wśród Niemców, różne były retrospekcje, różne były standardy życia. Staraliśmy się, żeby chociaż podstawy ludzie w tych trudnych czasach po wojnie, tutaj na tym terenie niemieckim, żeby po prostu mieli. Rozdzielaliśmy żywność, dostawaliśmy paczki Ameryka, Francja, Anglia. To wszystko za żelaznej kurtyny było przemycane, dzielone. No tak w skrócie. W ostatnich latach, przez 10 lat, zajęłam się człowiekiem, panem Manfredem Kwidzyńskim, który został ciężko poszkodowany w wypadku komunikacyjnym. Praktycznie miał nie żyć, dostał ostatnie namaszczenie. 1 stycznia 2008 roku to było. Rodzina nie zajęła się panem. Poproszono mnie o pomoc, konkretnie córka Wanda Straszewska poprosiła i że będzie mi płacić. I na tym się skończyło, z Rzeczkowską. No i po prostu człowieka przyjęłam nagiego w pampersie, nie miał odzieży, wszystko po prostu utracił, było rozkradzione. Trzeba było ratować człowieka, dać możliwość leczenia, korzystać z najlepszych metod leczenia, bo był to człowiek z śmiertelnymi obrażeniami. Ówczesne władze pomogły, my staraliśmy się o to właśnie mieszkanie, które... Przepraszam, kto to te ówczesne władze, to znaczy pan Kobyliński? Nie, Kaczmarczyk. Kaczmarczyk? Dobak. Za Kobylińskiego. Za pana Kobylińskiego, rozumiem, dobrze? Tak. I po prostu i z Radą Miasta wiele różnych spotkań było ze mną i przekonali się, że jest to bardzo duży aspekt społeczny, że należy się właśnie pomóc. No i ta pomoc była praktycznie natychmiast.
Prosiłam o mieszkanie bez schodów, bo to był człowiek 110 kilo, wózek 70. U mamy mieszkaliśmy, ja nocowałam w piwnicy albo we wnęce kuchennej, a pan na łóżku polowym z głosu Pomorza, z ranami, z wszystkim, obok mamy, po prostu był. No i po prostu takie były sukcesy medyczne, lekarzy zaangażowanych również poza szpitalem, bo nawet do domu przyjeżdżali różni specjaliści, że człowiek miał, pan Manfred, szansę na przeżycie, na godne, w godnych warunkach życie i do czekania ostatnich chwil. Miał być to miesiąc, później rok, minęło 9 lat, pan miał się dobrze. Cały czas pod kontrolą, bo wiadomo, dużo, mnóstwo komplikacji. Czyli pani to mieszkanie zdobyła? Tak. U pana Kobylińskiego, tak? Tak. Prosiła pani. Tak, pan prezydent Kaczmarzyk. Kaczmarczyk. Kaczmarczyk, a zaczęło się od pani dyrektor Dobak, która ze mną porozmawiała, po prostu mi poleciła, że jest to człowiek wartościowy. Po odbytej rozmowie taką opinię wydała, że jestem zasłużona tutaj też dla miasta Słupska, a w ogóle jestem zasłużonym wszystkimi odznaczeniami pracownikiem morza. No więc dano zielone światło i to mieszkanie dostaliśmy. I tutaj powinna była pomóc opieka, MOPR, bo przecież to były gołe mury, mieszkanie z odzysku, bez żarówek, bez funkcji pomieszczeń. Po prostu ja, pielęgnując pana, starając się o wszystko, o żywność, bo przecież trzeba było specjalną żywność zdobywać, bo pan nie rozróżniał jedzenia. Starałam się po fundacjach, kościołach, Caritasach, zbiórki, kupcy słupscy, po prostu wszędzie, wszędzie byłam. Zbierałam wieczorami resztki żywności, bo trzeba było zgromadzić na wszystko mniej więcej 6-7 tysięcy w miesiącu, żeby to wszystko pokryć. Utrzymanie pana, leczenie, leki, środki pielęgnacyjne, środki czystości, higieny, dezynfekcji mieszkania, bo zaznaczam, że w warunkach sterylnych, bo tutaj w sumie stworzyliśmy jakby taki odrębny, indywidualny szpital, gdzie takich placówek w Słupsku nie ma, bo żaden DPS czy ZOL, czy Centrum Pomocy Kryzysowej nigdy nie spełni tego. Jest to tylko przechowalnia, a nie ma tutaj po prostu prowadzenia indywidualnego danego człowieka. Dobrze, teraz ja pani wejdę w słowo, bo to zaangażowanie trwało 10 lat, to myśmy musieli tutaj przesiedzieć troszkę dłużej. Mnie interesuje w tej chwili, interesuje pani życie. Teraz pani niedola, którą panią teraz spotyka za to, że pani jak się udzielała, to znaczy nie za to, bo akurat to jest pani działalność, pani serce, które pani włożyła dla drugiego człowieka, ale teraz pani sama potrzebuje pomocy. I na co by pani liczyła? W czym leży największy problem? Mieszkanie jest ładne, widzę, schludne, jest przełożone wieloma lekami, tutaj lekarstwami, to jakbyśmy byli w aptece albo w jakiejś przychodni lekarskiej, więc z tego wnioskuję, że pani jest osobą chorą. I czy pani mogłaby w tej chwili powiedzieć, na co pani liczy, czego pani oczekuje, czy moglibyśmy zobaczyć tutaj pani mieszkanie, to co panią nęka, tutaj dręczy, problemy, żebyśmy mogli przekazać je ludziom odpowiedzialnym za ten stan rzeczy. A więc tak, od początku tutaj była tylko prowizorka, bo nie stać nas było na jakieś tutaj modernizacje, przystosowania i te prowizorki się po prostu posypały po tylu latach. Pan zmarł koniec czerwca ubiegłego roku i nie mogę sama sobie poradzić z likwidacją, jakby tutaj po tym panu przystosować mieszkania do mojego w końcu nowego życia, a zostałam z niczym. Wszystko się sypie, krany, zlewy, podtopienia, zalania, meble z dykty wchłaniają wilgoć, śmierdzą, skażony teren. Zagrożenie jest sanitarno-epidemiologiczne, biologiczne i techniczne, PEPOSZ, BHP, wszystkie przepisy naruszone. Jestem podtruta, nie mam pieniędzy na jedzenie, bo są tak wysokie czynsze. Piąty raz od maja będzie podwyżka czynszu.
Z czego ja mam żyć? Jak opłacę media, nie zostaje mi nic. Na leki, na jedzenie. Od maja ubiegłego roku głoduję. Pomagają mi ludzie. Myślałam, że mi pomaga Caritas, a okazuje się, że to szefowa Caritasu z własnej kieszeni wyjmowała pieniądze. I która mi... to? Z Faustyny i z tamtego drugiego, gdzie jeszcze u mamy na Banacha byliśmy. Jestem zdenerwowana, zapomniałam nazwę. Z tamtego drugiego kościoła. Józefa? Nie. Kolbe? Kolbego, tak? Tak. I po prostu jak tutaj ten adres, to scedowano tutaj, bo tamta pani już ma prawie 90 lat i ona też właśnie nam bardzo pomagała. Pomaga nam społeczeństwo słupskie, ale to są doraźne sprawy. Tak. Tutaj jest potrzebna stała, pomoc. Systematyczna, stabilna pomoc. Żebym ja po prostu nie myślała, że głoduję, nie mam co jeść, a może tej nocy umrę. A jestem pierwszej grupy inwalidą, bardzo schorowaną, na wiele schorzeń. Tracę wzrok, wielokrotne złamania nóg, właśnie z niedożywienia, bo to są rzuty na inne funkcje organizmu. Ze zdrowego człowieka robi się człowiek po prostu już niesamodzielny. A jestem tak światłą osobą, o światłym umyśle, że chcę jeszcze pożyć i dopiero zacząć to życie. Przecież ja nie miałam praktycznie swojego życia. Cały czas planowaliśmy z mamą, że jak będziemy na emeryturach, pojedziemy na jakieś sanatorium, na jakieś czasy. Ja w życiu nie byłam na żadnym urlopie. Nie byłam w sanatorium, a teraz mnie na to nie stać. A teraz bym chciała, żeby tutaj stworzyć jakieś warunki, żeby miała gaz, a nie, że jakieś wybuchy, uloty gazu, stara kuchenka. Bo tu mieszkały jakieś dwie inne rodziny, które wiedziały, że to jest bardzo chłonne, kosztowne mieszkanie i po prostu zdawały, że tutaj nie utrzymają. No skoro nam zaproponowano takie mieszkanie, wiedząc o tym, co spotkało poprzedników, to powinniśmy dostać pomoc właśnie teraz, kiedy ja sama nie jestem w stanie pochodzić, bo ja bym pomoc zdobyła, ale ja po śmierci mamy od 2013 roku nie wychodzę z domu, dlatego że mam od neurologa stwierdzone, że tylko na wózku inwalidzkim albo przy chodziku i to parę kroków w mieszkaniu, bo mam zaburzenie chodu z tendencjami przewrotu w prawo i w tył. Kilkanaście razy połamane stawy kostne. I to praktycznie czekają mnie teraz zabiegi, a najważniejszy, najpoważniejsze to jest to, że mam zaniki kości żuchwy, guzy i czeka mnie tutaj odtwarzanie, rekonstrukcja twarzoszczęki i wszystkich zębów. Zwierzę bez zębów nie je, umiera. A ja co? Jestem człowiekiem w schronisku. Na dobę zwierzak ma 40 zł, a ja mam na leki, na jedzenie 2 zł. Jak ja mam wyżyć? Jak mam się nie martwić? I do kogo pani się zwraca o pomoc? Zwracam się do państwa polskiego. Jakkolwiek by to nie brzmiało, są to władze słupska, są to pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i wszyscy inni ludzie dobrej woli. Nie mam konta w banku, gdzie by jakieś mogły środki spłynąć. Prosiłabym o jakąś pomoc, materiały budowlane, jakieś akcesoria. No ale pani sama nic nie zrobi, musi pani jakaś firma, fachowca firma albo fachowiec, żeby lub środki, żeby to wszystko pokryć. Najlepsze byłyby właśnie środki, gdzie by można te wszystkie prace kompleksowo przeprowadzić. Bardzo proszę pana prezydenta i społeczeństwo słupskie o pomoc. Zastępców. I zastępców, no wszystkie władze miasta, radnych miejskich, no wszystkich. Bo odwiedzili tu panią może, żeby, i niechby sami naocznie zobaczyli, co u pani się dzieje. To by było najlepiej, jakby osobiście odwiedzono mnie i porozmawiano, dano jakąś nadzieję, wskazówki, czy konkretną pomoc nawet obiecano. W końcu by miasto mogło wyłożyć jakieś potrzebuje. Pieniądze. Wskazówek, że pani nie potrzebuje, bo pani, pani sama miało być to mieszkanie chronione. Tak jak mówię, był tu stworzony szpital. Ja nie wiem, ile pożyję. Nie mam rodziny, nie mam dzieci, nie mam męża. Mieszkanie, jeżeli by się teraz zainwestowało, mogłoby później służyć następnej osobie
niepełnosprawnej i po prostu już byłoby by takie miejsce, takie właśnie przytulisko dla takich osób jak ja, gdzie mogłyby samodzielnie funkcjonować i to dobrze, tylko mówię, muszą być tutaj stworzone warunki bez wody, bez funkcji kuchni, łazienki, gazu, nie da się funkcjonować i kupować w nieskończoność wody spożywczej w butelkach, nie stać jest mi na to. Wszystkie pisma i ludzi, których prosiłam i pisma, w których pisałam, tego jest na tony. Drugi pokój jest zarzucony dokumentami z ostatnich 5 lat. To nic nie przynosiło żadnego skutku, żadnego odbicia, żadnego echa. Ja próbowałam do głosu dzwonić zaraz po śmierci pana, jak po prostu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podejmował złe decyzje, przestał ze mną współpracować. Mama umarła z głodu z ich winy, Manfred umarł z głodu z ich winy, teraz kolej na mnie. Ale ja się nie mogę dać, bo takich osób jest więcej. Otwórzmy zielone światło, tyle się o tej niepełnosprawności mówi. Chciałabym konkretnie coś usłyszeć od władz miasta i od dyrekcji MOPR-u, bo z pracownikiem socjalnym ja się nie mogę dogadać, bo nie ma osoba po prostu mentalności ani takich przeżyć. Nie ma tam specjalnego działu dla osób niepełnosprawnych i takich jeszcze właśnie z takimi kłopotami jak ja i mi podobni. Po prostu jesteśmy traktowani jak młodzi, zdrowi i jutro powinni pójść do pracy. Jeżeli się zwracam o jakąś pomoc, jest to uzasadnione, ale jeżeli wchodzi pracownik socjalny i na wejściu mówi, że on nie ma czasu, to ja się po prostu zamykam, a jeżeli próbuję się otworzyć, to w pół słowa drepcę na nogach i wiem, że nie słucha, a emocje, wszystko, ja potem to odchorowuję, ja już mam tego po prostu dość. Pisania pism przez dyrekcję. Dyrekcja tylko podpisuje, nadaje bieg sprawie parawką, bo tak to funkcjonuje i to idzie dalej. I nie wierzę w to, że jeden dyrektor, drugi dyrektor czy prezydent cokolwiek na mój temat wiedzą, bo jeżeli podpisują, to tylko pisma, bo jest zasada, ufam swoim pracownikom. A niestety tak nie ma, dlatego apeluję i proszę o konkretną pomoc, o konkretne mnie wsparcie, żebym jeszcze mogła się podleczyć, pożyć tu w tych warunkach i żebym miała pieniądze na wyżywienie. Jest program Dożywianie Społeczności Państwa Polskiego. Jest to specjalny program. Jeżeli ja się nie mieszczę w kryteriach, w paragrafach prawnych jako zdrowy człowiek, młody człowiek bez dochodu, to jest to precedens i mnie prawo nie obejmuje, bo powinniście wtedy zrobić nadzwyczajne spotkanie, porozmawiać jako przypadek szczególny, wyjątkowy, losowy, bo tu się wiele spraw kataklizmów nałożyło i po prostu definitywnie raz konkretnie podjąć decyzję i tej pomocy udzielić. Jak powiedziałam, precedens, a więc prawo nie obejmuje. Precedens stanowi nowe prawo, bo prawo jest pisane pod ogół ludzi, a nie pod dane jednostki. Tak jak z każdej reguły jest wyjątek, tak samo w życiu los i kataklizmy to stanowią wyjątek. I tu jeszcze chciałam dodać, że to jest tak usytuowane mieszkanie, że to jest najzimniejsze współczynnikowo w całym bloku mieszkanie. Płacę podwójnie centralne ogrzewanie. Wichury wywala okna, drzwi. Po prostu ja na noc barykaduję krzesłami drzwi, bo się wywalają, padły zawiasy, ościeżnice, tynki się sypią. Nikt mi nie pomógł. Jak ja mam zabezpieczyć? To jest parter, ja się po prostu boję. A jeżeli teraz to się zaniedba, to będzie dalsza dewastacja i za rok, dwa nie będzie czego ratować.
Staram się o zamianę mieszkania, żeby się wyrwać z tego tutaj obłędu. I były komisje, spisywali protokoły. Do dziś dnia nie ma dla mnie mieszkania. Przepraszam, pod kogo mieszkanie podlega? Mieszkanie podlega pod PGM. M. Słupsk. Tak. Dobrze, na była dzisiaj, administracja, na dzisiaj... byli zamian i chciałabym, żeby też to również MOP usłyszał, bo tylko słyszę, że mi proponują DPS. Najpierw w Lubuczewie, bo próbowali ze mnie psychiczną zrobić, bo się domagam, a teraz jak przedzwoniłam do głosu, do pani Rzeczkowskiej, to po prostu teraz mi proponują DPS, gdzie ja się w życiu na to nie zgodzę, bo wiem, jakim prawem to się wszystko rządzi i ja świadomie tam nie pójdę. Nie po to pracowałam, od 14 roku życia się uczyłam i pracowałam już zawodowo, żeby mieć lepszą przyszłość. Dzisiaj z ZUS-u dostaję głodowe pieniądze za ciężko przepracowane lata pracy, za wychowanie dwóch pokoleń. 1100 zł. Co to jest? Mój Boże, na co ma mi to wystarczyć? Dostaję 210 zł pielęgnacyjnego za pierwszą grupę. I jak mam opłacić prywatną opiekę, moprowską opiekę? I jak mam wykupić środki pielęgnacyjne, jak na same podstawy, łącznie z pampersami i podkładami, potrzeba około 1400 zł. Jak to zrobić? I na Boga, nie doliczajcie władze miasta, dyrektorze MOPR, nie róbcie sztucznych dochodów, bo jeżeli ja dostaję dofinansowanie do mieszkania z ratusza 418 zł, jest mi to pisane do dochodu i tworzycie sztuczne widełki 1700 z groszami, że ja mam i że mi na rękę zostaje, różnie piszecie w pismach i to się w ogóle nie zgadza, ani księgowo, ani rachunkowo, ani merytorycznie. Po prostu osoba, która to sporządza, się nie orientuje i na przykład pisze, że mam 999 zł, zostaje mi gotówki, a faktycznie to ja nawet nie mam ani złotówki, tylko na bieżąco pożyczane pieniądze. Od ludzi, od sąsiadów, od znajomych, od przyjaciół. Dobrze, że mam przyjaciół, dobrze, że mam znajomych. Ale o, to nie jest ich obowiązkiem mnie codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok utrzymywać. I jestem młoda, mam 61 lat. Dziadek mój przeżył, mimo że był w obozie koncentracyjnym, 90 lat. I ja chcę tego wieku dożyć, ale... W tej Polsce, w XXI wieku, w wolnej Polsce, nareszcie, nie pod wasalem, chcę żyć spokojnie, godnie, skromnie i chcę być raz w życiu w zoo, bo to było moje największe marzenie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie pani. Tutaj widzicie państwo, jest, emocje wzięły też górę, ale tu się nie ma z czego dziwić. Jest kobieta zostawiona sama sobie. Mam nadzieję, że dyrektor MOPR-u, pan Klaudiusz Dyjas, pan prezydent Biedroń, pani Krystyna Danielecka Wojewódzka, pan Biernacki zajmą się sprawą natychmiast, bez zbędnej zwłoki. To niemożliwe, żeby człowiek, który całe życie pomagał innym, żył życiem innych ludzi, dzisiaj w ten sposób jakby dogorywał, bo to nie jest życie. Życie tu jest, ja siedzę, jestem... jakby sprawnym człowiekiem, ale mi jest tu zimno. Faktycznie to mieszkanie jest okropnie zimne. Czuję się jak w ziemniance, gdzie kiedyś przechowywano ziemniaki. W takich warunkach człowiek żyć nie może. Mam nadzieję, że odpowiednie władze obejrzą ten film, bo on będzie powtarzany. Mam nadzieję, że jakaś telewizja słupska się zainteresuje tym filmem i będzie dotąd puszczany, aż się władze w końcu zajmą ludźmi, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. Zamiana, docieplenie czy cokolwiek. Zróbcie coś tej kobiecie. Ona tak żyć nie może. To nie są godne warunki życia człowieka. Nie, to nie są warunki życia godne człowieka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani Mirosławo. My jeszcze może tutaj do pani przyjdziemy i
i porozmawiamy na ten temat, jeżeli władza tutaj się do pani pofatyguje, a mam nadzieję, że zrobi to bardzo szybko, to chciałbym też sygnały o tej sprawie, jak dalszy ciąg pani losu się potoczy. Dziękuję państwu serdecznie. Drzwi wymagają natychmiastowej wymiany. Zobacz tam. Pourywało mi tutaj drogie te osłony. Czuję tu wiatr, tu czuję wiatr. No. Tak, od tak. Tych drzwi. One w ogóle tam zawiasy całe. Wszystko to pourywane, widzę, tutaj jest. Są, tak. Zawias jest krzywy, wyrwany. Tak. Tu też. Tutaj. Tam widzę, coś było poprawiane na dole. Nie było poprawiane. On ale po jest tutaj, jest wyrwane. Wyrwane jest tutaj. Całkiem. Tak. I to ja już zgłaszałam ze 3 lata temu socjalnej, bo tylko był jeden zawias. Bez dziur i Gosi pokazałam, kombinerkami robi się podważanie do góry, musi kobieta podnieść. Ja sama tego nie jestem w stanie zrobić. Tak wygląda mieszkanie pani Mirki. Też trzeba gruntowny przegląd, ocieplenie albo zamiana. To Manfredzie, tutaj jest mnóstwo rzeczy i z sądu, bo 3,5 roku trwała sprawa karna, bo on był poszkodowanym. Sąd zwrócił dokumenty, ja nie mam gdzie. To są rzeczy po człowieku, którym opiekowała się pani Mirosława. Pod spodem i te papiery. Ojej. Te rzeczy, bo tam jest rozwalone, bo co chwilę się w czymś grzebie, czegoś szuka. Bo się odwołują. A ja durna to był na raty kupiony wózek, tak? Ja spłacam. To państwa, pani Mirka kupiła panu, jak pani mówi, jak on na imię miał? Manfred. Pan Manfred dostał wózek, żeby mógł się poruszać od pani Mirosławy. Pani Mirosława spłaca go do dzisiaj. Jak też i łóżko, i wiele innych doposażeń. No po prostu to był człowiek w pampersie i przez te wszystkie lata brałam kredyt. Po prostu. A prysznic jest rozwalony. To jest po kimś prysznic. Tu mieszkały też jakieś dzieci. Ja chyba wiem, kto tutaj mieszkał. Hołowienko, czy jakoś tak, nie wiem. I w każdym, tu są dziury, dołem leci woda. Mi jest ciężko co chwilę wycierać i to się odbywa tak, że tu się mydlę, jak nie mam tam siły wejść, bo mam te zawroty głowy, to konewką tu leję na siebie wodę, a jak nie, to idę po ludziach. Przestanie pani, bo ja tutaj podniosę pani szczoteczkę. Bo jak nie, to idę po ludziach i ludzie po prostu mi użyczają wanny, żebym ja mogła się umyć. Tu wszystko leci, dołem leci. Były wielokrotnie wymieniane, ale po prostu to są plastiki, to są tanie rzeczy. Wiem, to znam to. To naprawiłam. Trzeba wodomierze nowe, co 5 lat. I teraz znów będą pisać, bo mnie najwyżej wodą obciążą. Nie stać mnie na kolejne wodomierze. No to jest w granicach 200 zł z robocizną. To jest trzecia pralka, wysłużyła się przy panu Manfredzie. Po prostu jak on umarł, wszystko zaczęło się walić, palić, siadać. Ja zostałam z niczym. To jest pralka naprawiona. 270 zł plus tam dobra wola tego, który to wykonywał. To jest kuchnia, tak? Teraz kuchnia. Gdzieś tu światło jest? Tutaj, z tej strony. A, to jest pani wózek? Tak, to jest mój wózek. I przez te meble jestem przyblokowana. No tak, ciasto. Bo tylko dotąd, a dalej muszę czegoś się trzymać. Pani Chodzik, nic mi tam nie przejdzie. Kuchenka ma uloty gazu. Byli spisywać, prosiłam o protokół, żeby administracja dała nową kuchenkę, że ta zużyta. Ale nie był nikt z protokołem, nikt mi nie dał. Jak chcę zagotować wody na termofor czy na herbatę, to muszę siedzieć, pilnować, otwierać okno, bo śmierdzi gaz. Sąsiadka czuła gaz u mnie. No teraz to jest bardzo niebezpieczne. Tak, bo to grozi też i wybuchem, bo jak się będzie ulatniać, a ja nie będę wiedzieć, to się źle może skończyć. Teraz tak, tutaj poszedł. No ogólnie to jest, bo wie pani, nie będziemy tu na, nie, tutaj ogólnie na dole, pourywane wężyki.
Bo tutaj przychodziły do pana Manfreda opiekunki z MOPR-u, które nie dbały o sprzęt. Jest to nowy kran. On jest po prostu tak kręcony, że ukręcone dołem rurki są. Ja nie będę wiecznie za opiekunki z MOPR-u płacić. Niech to opieka teraz mi to, co zrujnowały, doprowadzi do porządku. Duciek, nie zostałam bez wody. I teraz tak, lało się. Ja leżąca, nie mogłam wstać. Jak przyszłam, to przed, kuchnia, przedpokój do pokoju płynęła woda. Meble miałam, bo tu było gołe mieszkanie. Kupione to takie z tektury trochę trocin. Napiły się wody, rozkleiły. Podłoga na 20 centymetrów się podniosła, bo to też jest dykta. To jest po kimś. A przed nimi jeszcze ktoś tu mieszkał. I nie wiemy, jakie tam są warstwy podłóg. Bo zaczęła się wydzielać chemia tak toksyczna, że zagraża ludziom i zwierzętom. Poodpadywały wszystkie listwy. To wszystko jest niestabilne. Ja nie daj Bóg, jakbym leciała, to ja polecę razem z tym i jeszcze sobie wielką krzywdę zrobię. Dobrze.